ze względu na choroby spowodowane niedoborem, a nie osiągnięcia dzięki nim optymalnego zdrowia poprzez zwiększenie dawki. Społeczeństwu spodobał się pomysł Pollinga. To były lata 60. Witaminy były prostym rozwiązaniem problemu chorób, których wszyscy się boimy. Niepotrzebne są korporacje farmaceutyczne i specyfiki. Wystarczy naturalne lekarstwo w pigułce. Przekaz był prosty. Jeśli wystarczy 10 mg witaminy C, czyli plasterek pomarańczy, żeby uniknąć szkorbutu, to 1000 razy więcej, czyli 100 pomarańczy, co stanowi 250 razy zalecaną dawkę, będzie jeszcze lepsze. To wspaniała ochrona przed najbardziej irytującą chorobą. Zwykłym przeziębieniem. Odpowiednie spożycie witaminy C pomaga w zapobieganiu przeziębieniom. Do dzisiaj twierdzenie Pollinga, że duże dawki witaminy C zapobiegają przeziębieniom, uważa się za naukową prawdę. Zapobiega przeziębieniom. Zabezpiecza przed przeziębieniem. Chroni przed przeziębieniem i grypą. Zdobywca Nobla twierdzi, że leczy zwykłe przeziębienie.